Słuchajcie, mamy część piątą naszego cyklu dotyczącego porównania Mavica Mini z Maviciem Air. Hapsan Zino jest nieobecny, został sprzedany, na jego miejsce trafiła się Mega Bee, czyli mega pszczoła, którą latam ostatnio, łącznie z tymi dwoma dronami również. Dzisiaj będzie zamknięcie tego cyklu, a mianowicie pytania i odpowiedzi. Nazbierało się dużo pytań, też staram się odpowiadać na nie, ale oczywiście nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Staram się też na live'ach, które są w pierwszą środę miesiąca zawsze odpowiadać. Będzie teraz kawka właśnie o 9.30 w najbliższą środę. I słuchajcie, też odpowiadam oczywiście na naszej grupie Dream Team i podczas live'ów na Dream Teamie, także tego trochę jest. To, co dzisiaj chciałbym zrobić, to jest ukoronowaniem tego cyklu dotyczącego porównania właśnie dronów, więc odpowiadam na pytania. Postaram się wybrać najfajniejsze pytania i udzielić jak najlepszych odpowiedzi. Zatem zaczynajmy. Pytanie numer 1, Kropasiu. Panie Rafale, dzięki za kolejny film. Co to za miejsce, w którym kręci pan film? Jaki jest mniej więcej koszt wymiany śmigieł na cichsze w Mavicu Air? Kręcę zwykle te testy porównawcze w Rzędkowicach na Skałkach. Rzędki. Bardzo fajny rejon i zapraszam was tutaj. Niedaleko mojego domu w sumie. Natomiast jeżeli chodzi o śmigła Master Airscrew razem z transportem, one wahają się w granicach 150 do 200 zł, także to jest spora inwestycja. Najbliżej znalazłem na Amazonie.de, ale trzeba doliczyć transport. Chociaż jeżeli weźmiecie pod uwagę, że na przykład kupujemy grupowo, to i tak ten transport trzeba rozbić na poszczególne osoby, więc one są dość kosztowne, ale podobno warto. Ja nie korzystałem z nich. Słyszałem tylko wiele opinii, że warto te śmigła zastosować. Zwróciłem się do producenta z prośbą o przesłanie tych śmigieł do testów. Producent mnie olał, więc nie promuję ich jakoś szczególnie, ale wiem, że takie możliwości są. Napisał Tommy SDW. Panie Rafale, mam pytanie, jakiej ładowarki używać? Jeśli kupiłem wersję podstawową Mavica Mini, czy można ładować z powerbanka? Podobno można ładować z powerbanka tego QC30 i trzeba stosować ten kabel oryginalny biały, który jest. Takie informacje mam na dzisiaj. Ja ładuję tym białym kablem, bo też mam wersję podstawową i przyłączam do ładowarki poprzez USB z Mavica Air, więc innych doświadczeń na dzisiaj nie mam. Następne pytanie od pana Wojciecha Binindy. Bardzo fajny pomysł na serię. Jest wiele ludzi, w tym i ja, którzy myślą o zakupie swojego pierwszego drona. Ale który wybrać? Dzięki za tę serię i nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Słuchajcie, to jest tylko przedmiot. Przedmiot ma nam służyć, a nie my mamy służyć przedmiotowi. Ja je stosuję jak przedmioty, tak jak taczkę na budowie. Trudno mi powiedzieć, który jest lepszy, bo to zależy od potrzeb, od tego, ile masz czasu, jakie są twoje ambicje i jakie są twoje potrzeby. Świetna rzecz, najlepsza moim zdaniem, to jest to, że jest dobra jakość obrazka, jak na taką małą kamerę i długi czas lotu. Nie podoba się mi w nim to, że jest dosyć podatny na uszkodzenia i można trochę kasy wyrzucić czy wydać na naprawę, więc DJI Care tak. I tyle, jeżeli chodzi o Mavica Mini. Oczywiście możliwości są słabe. Mavic Air jest bardzo dobrym dronem, jednym z moich ulubionych. Krótki czas lotu i śmigła głośne to są jego ograniczenia, natomiast ma bardzo dobre możliwości. Jeżeli kupujesz drona, pamiętaj o tym, że kupujesz go na dłużej, czyli na przykład na 2 lata, bo to jest taki średni czas, kiedy powinno się użytkować tego drona. Chyba że chcesz kupić coś z drugiej ręki, bo w tym momencie można kupić taniej. W tym tygodniu spotkałem kolegę, który zakupił Mavica Air używanego, może to nie jest dobre słowo używanego, kupił go jako powystawowy dron z jednej z sieci supermarketów, on był w gablocie i wydał za niego 2000 zł za wersję podstawową, więc widzicie, że jest sens, żeby trochę poszukać, jest sens, żeby właśnie niekoniecznie kupować nowe, ale można znaleźć coś, co jest albo z drugiej ręki w bardzo dobrym stanie, mało latane, nierozbite, albo właśnie z gabloty w markecie, chociaż nie jestem zwolennikiem tego, żeby kupować od marketów, dlatego że markety nie wnoszą wartości w postaci wiedzy, doświadczeń, serwisu, pomocy ludziom. Ludzie kupują w marketach, a później zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Witam panie Rafale, mam pytanie, czy jest w ogóle możliwe, żeby Mavic Mini posiadał funkcję śledzenia? Czy jest to kwestia aktualizacji systemu,
czy jakichś dodatkowych urządzeń od DJI. Pozdrawiam. Myślę, że to jest kwestia głównie związana z komercją i z marketingiem i z tym, że mamy model wyższy. Ten model sprzedaje się dobrze wciąż, więc nie ma sensu mordować jego sprzedaży i wprowadzać kanibalizmu poprzez ulepszenie cech Mavica Mini. Pamiętam, że Spark miał taki okres, kiedy wprowadzano quickshoty do niego i to było duże wzbogacenie, ale wtedy nie było Mavica R jeszcze. Mieliśmy Mavica Pro i mieliśmy Sparka. I w tym momencie pojawiła się pewnie jakaś konkurencja typu Anafi albo coś podobnego, może Unique Breeze się pojawił i dlatego wprowadzono właśnie quickshoty. Gdyby na rynku pojawił się w tej chwili ciekawy konkurent do Mavica Mini, to na pewno by wprowadzili dużo ciekawych spraw, które są możliwe poprzez software. Natomiast na dzisiaj wydaje mi się, że nie będzie żadnych aktualizacji takich kluczowych do Mavica Mini, dlatego że ten dron zapewne sprzedaje się bardzo dobrze i nie leży to w interesie DJI, żeby zabijać sprzedaż Mavica Air. Bardzo ciekawe pytanie zadał Latino Waw. Witaj, jakie ustawienia rozdzielczości w Mavicu Mini byś preferował, jeżeli wystąpi w montażu materiał wideo nagrany Canonem G7X Mark II, który nagrywa Full HD 60p z materiałem rejestrowanym Mavic Mini? Czy w Mavic Mini obniżyłbyś rejestrowanie do Full HD 60 klatek, czy na przykład ustawiłbyś jednak 2.7 w 30? Jaką konfigurację ustawień uważasz za właściwą przy założeniu, że są w użyciu te dwa urządzenia? Jeżeli wykonujesz ujęcia tak zwane cinematic, kinowe, czyli lecisz sobie wolno, daleko od obiektów dronem, takim dronem kinowym z gimbalem, nie musisz mieć dużego klatkażu. Duży klatkaż potrzebujesz wtedy, kiedy ta akcja jest dynamiczna, na przykład lecisz w trybie sportowym bardzo nisko nad danymi obiektami, mijasz obiekty, prawda? Lecisz w osłonach odważnie, bo masz DJI Care. I wtedy przerzucasz na wyższy klatkaż, na przykład 50 klatek na sekundę, dlatego że w Europie mamy 50 klatek na sekundę. Podobnie z Canonem. Z Canonem jest tak, że możesz, jeżeli chcesz na przykład slow motion nagrać, można wrzucić wyższy klatkaż, natomiast do codziennych nagrań vlogowych wystarczy 25 klatek na sekundę. Całe kino się na tym opiera, zresztą przygotowuję teraz taki materiał dotyczący klatkażu. Uważam, że jeżeli to są spokojne, statyczne ujęcia, 25 jak najbardziej. Jeżeli chcesz mieć ujęcia bardzo dynamiczne, takie jak właśnie drony FPV, no tutaj nie wystarcza nam. To jest tak duża prędkość i tak duże te manewry są tak dynamiczne, że nie wystarcza nam 25. Musi być 50 klatek na sekundę lub więcej. Natomiast program sam aproksymuje. Większość na przykład DaVinci, jak popatrzysz na DaVinci, tam są cechy danego pliku w Media Pool. Jak klikniesz na plik prawym przyciskiem i na przykład masz plik slow motion, czyli nagrany powiedzmy w 50 albo w 120 klatkach, jesteś w stanie dopasować ten plik klatkarzem do swojej osi czasu. To jest bardzo fajne pytanie i bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci za nie. Jest tam w atrybutach klipu, jesteś w stanie na przykład ze 120 zmienić na 25 i jeżeli Twój timeline jest w 25, wtedy automatycznie uzyskasz piękne slow motion. Dlatego odpowiadając jednoznacznie, jeżeli to jest akcja bardzo dynamiczna, taka jak w grach wideo, wtedy schodzimy z rozdzielczością na rzecz klatkarzu. Jeżeli wykonujemy ujęcia tak zwane kinowe, czyli spokojne ruchy, spokojne sekwencje, jak najwyższa rozdzielczość i klatkarz 25 wystarczy. Antinew napisał, zrób odc o regulaminie o dronach. Do 250 i 60 gramów, licencje i tak po kolei. Wszystko to już zrobiłem, NT. Wszystko to zrobiłem i teraz umieszczę Ci te linki, które są tutaj. Postaram się umieścić je też w opisie pod filmem, ale zrobiłem osobne pozycje opracowania dotyczące latania małymi dronami bez świadectwa kwalifikacji. Mateuszka napisał, wie ktoś może dlaczego nie mogę pobrać aplikacji DJI Fly, ponieważ chcę zamówić mini, ale nie będę zamawiać nowego telefonu, aby polegać. Telefon to Samsung J6 i ma system 9. Aplikacja jest od 6. Wciąż nie mogę pobrać. Z tego wynika, że model telefonu nie jest chwilowo wspierany. Pamiętaj, że to się też zmienia, trzeba na bieżąco spojrzeć. Jest też grupa dotycząca Mavica Mini, gdzie mają wykaz
telefonów, które działają i sprawdzone. To jest pewnie plik na dysku zewnętrznym. Ja tym się nie interesowałem, dlatego że moje telefony są wspierane przez aplikację, na dzisiaj przynajmniej. Ale wiem, że z Samsungami były problemy, były aktualizacje też dotyczące Samsunga 10 i trzeba to sprawdzić. Jeżeli nie możesz tego zainstalować, to znaczy, że coś jest nie tak z telefonem, najprawdopodobniej. Albo z wersją Androida. Gabriel Kowalski napisał: dzień dobry, panie Rafale. Posiadam od miesiąca Mavica Mini. Moje pytanie, gdyż wybieram się do Paryża. Chciałbym się dowiedzieć, czy waga, jaką posiada Mavic Mini, nie przeszkadza w locie amatorskim w centrum miasta. W każdym miejscu, gdzie latamy, obowiązują odrębne przepisy i to trzeba sprawdzać. Tak samo jak w Warszawie i w Paryżu obowiązują ich indywidualne przepisy, więc dobrze jest faktycznie znaleźć. Wydaje mi się, że z lotami w Paryżu może być kiepsko. Są nasi koledzy, którzy oglądają też i są z Francji, wiedzą dokładnie, jak wyglądają przepisy, ale warto zainteresować się. Są odpowiednie portale i są też fora, natomiast sama masa to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo są przepisy związane na przykład z naruszeniem prywatności albo spokoju, lub też z naruszeniem stref, takich jak Warszawa ma strefy, które też, na przykład ROL, strefa, gdzie nie można latać z założenia, dlatego że chroniony jest rząd i inne jednostki ważne w kraju. Dlatego pytanie jest bardzo indywidualne i tutaj należy faktycznie co do Paryża sprawdzić, jak to wygląda i najlepiej na forach i najlepiej na stronach, które są mocno wyspecjalizowane w danym typowym obszarze. Być może Francja ma też aplikację i uważam, że tam sama społeczność dronowa jest bardzo rozwinięta i na pewno mają dobrą aplikację dotyczącą stref lotniczych, także w Paryżu. EUP napisał: mam pytanie, na które nie mogę w 100% dostać odpowiedzi. Chcę kupić Mavica Mini w celu uchwycenia wycieczek. Czy wrzucając jakiekolwiek ujęcia czy nagrania z drona na bloga, czy Facebook, czy YouTube, podchodzi to już pod komercję i wymaga zezwolenia? To zależy, oczywiście, że zależy. Jeżeli monetyzujesz kanał, to powinieneś mieć uprawnienia. Ja robiłem, jak tylko mój kanał już wszedł w taką fazę monetyzacji, która do dzisiaj jest niewielką monetyzacją, bo mniej więcej zarabiam na YouTubie 300 zł miesięcznie. I faktycznie w tym momencie zrobiłem świadectwo kwalifikacji, albo nawet trochę wcześniej. Jeżeli robisz to dla kogoś za pieniądze, tak. Jeżeli zaczynasz monetyzować, tak. Na przykład Gonciarz miał taką sytuację, że latał w Japonii i w innych krajach i spokojnie latał bez świadectwa kwalifikacji. Ale jak częściej zaczął bywać w Polsce, od razu dostał miejscówkę od jednej z firm, która się zajmuje organizacją szkoleń. I w ramach reklamy zrobił sobie świadectwo kwalifikacji. Dania napisał, czy napisała: jak tam twój Mavic Air? Latasz jeszcze sprzedany czy zepsuty? Mavic Air ma się bardzo dobrze. Jest po przejściach, ale dobrze sobie radzi. Technicznie jest bez zarzutu. Lata całkiem dobrze, baterie mam 3 do niego, trzymają mi się też fajnie, mam go prawie 2 lata, uważam, że to jest jeden z fajniejszych dronów, oczywiście ma swoje jakieś minusy, ale mam do niego pełne wyposażenie, jestem z niego mega zadowolony. Zasięg jest w porządku jak dla mnie, dlatego że nie latam teraz daleko poza zasięgiem wzroku, on mi się dobrze sprawuje, jeżeli potrzebuję czegoś więcej, to sobie radzę z nim i to, że ma aplikację, to jest to. W zeszłym tygodniu jeszcze kończyłem taki cykl wyzwanie fotowideo, które miało miejsce w lutym i właśnie tam nagrywałem dużo ujęć Maviciem Air, między innymi na Zamku Wiedźmina i ujęcia starałem się odtworzyć takie, jak były w ostatnim odcinku Wiedźmina. Jan Woreczko napisał: jak długo trwa zdjęta blokada? Zdjęta blokada w NFZ, ta, którą załatwia się poprzez stronę DJI, trwa 3 dni, 3 doby można powiedzieć i trzeciego dnia o północy jest aktywowana znowu ta blokada. Przynajmniej tak jest podane na stronie DJI. Ja pokażę tą stronę i zobaczysz, jak to wygląda. Quad Life Vlog: cześć, czy aparaturę do tego drona trzeba ładować? Tak, aparaturę do Mavica Mini trzeba ładować, trzeba ją ładować przez boczny port micro USB. Jest to dosyć ciekawa sprawa, bo ten port nie wygląda jak micro USB, ale to jest micro USB, bo jest taki prostokątny. Tomasz S. napisał: no i zgłupiałem, po lataniu parod Bebop i dwójki szukam następcy i nie wiem, co wybrać, R czy Mini.
do latania hobbystycznego plus filmiki z wyjazdów zagranicznych i wakacyjnych. Moim zdaniem wybierz Mavic Air, dlatego że latałeś już dronem i wiesz, jak to wszystko wygląda. Mavic Mini jest fajny na początek, chociaż on też nie jest dla początkujących, bo jest zbyt delikatny moim zdaniem, ale wybierz Mavic Air, jeżeli masz tylko możliwość, jeżeli się zastanawiasz. Kasa jest trochę większa, ale wydaje mi się, że nawet lepiej, że warto kupić wersję podstawową zamiast mini w wersji combo. Dlatego, że tutaj jak dokupisz sobie jedną baterię, to masz praktycznie wszystko. Ładowarka jest, dwie baterie, to już jest całkiem fajne latanie. Jak poczujesz większą werwę do latania Airem, można dokupić następną. Bateria kosztuje mniej więcej 300, tak? Do tego kosztuje dwie. I powiedziałbym, że raczej Maviciem Air i masz fajne możliwości, więcej akcesoriów, jest bardziej profesjonalny, jest wytrzymały ten dron, mnie już poleciał parę razy, nic się nie stało i jest naprawdę dobry. Zgubiłem go, odnalazłem i tak dalej, całe przygody i nadal świetnie się trzyma, jest solidny, masywny i daje radę, ogarnia. Slavoj napisał, z tego co wyczytałem, to ubezpieczenie mamy 48 godzin od uruchomienia, a nie od zakupu, bo to byłoby bez sensu. Tak, jeżeli chodzi o Mavica Mini, mam tak jak inne drony, zresztą inne produkcje DJI, 48 godzin od aktywacji, czyli aktywujemy produkt i w tym momencie pierwsza aktywacja uruchamia nam zarówno proces gwarancyjny, jak i proces DJI Care. 48 godzin mamy, jeżeli chcemy ubezpieczyć później, tak jak ja ubezpieczałem, to film weryfikacyjny nagrywamy i wysyłamy do DJI. Jak najbardziej można ubezpieczyć go później, niekoniecznie w tych 48 godzinach. Dobrze, słuchajcie, dziękuję serdecznie za udział w całym tym cyklu 5-odcinkowym. Jeżeli chcecie czegoś więcej, wiadomo, są linki poniżej, można korzystać z kontaktu ze mną, ale także z innych materiałów. Natomiast w tej chwili latam 3 dronami i uważam, że one są jednymi z ciekawszych na rynku. Niekoniecznie musi być to jeden model, na przykład Mavic 2 Pro, którego użytkowałem i który mógłbym też kupić zamiast tych 3, ale chyba nigdy bym się nie zamienił, dlatego że te drony dają mi pełną elastyczność, dają mi też przegląd sytuacji i możliwość wykorzystania w danej chwili. Pozdrowienia, dzięki serdeczne za udział w tym odcinku, za uwagę, dzięki za pytania. Trzymajcie się i już w środę jest pierwsza kawka w tym miesiącu, będą pytania i odpowiedzi. Do zobaczenia, cześć!